戦乱の世を統一した徳川家康が幕府を開いてから300年、日本は異国に門戸を閉ざし独自の繁栄を遂げていた。しかしその太平の陰で戦乱は続いていた。諸国の大名は幕府に厳しく監視され、重い火薬に苦しんでいた。謀反の火種は日本の各地にくすぶっていたのである。黒須藩では来るべき幕府との戦いに備え、山間の村で武器を密造していた。だがその計画は幕府の手で闇から闇へと葬られた。の武器も作っている。特殊な兵士、隠し刀である。隠し刀は剣術、忍術にかけ、決まった名を持たずどのような場にも潜入できる。隠し刀は研ぎ師と呼ばれる師範に二人一組で育てられる。二人がそれぞれ動けば自在に撹乱し、一つに結びつけば大きな力となる。隠し刀は強い因縁で結ばれていた。Cześć, witam serdecznie. Tak oto zaczyna się Ronin. Mamy dwie postacie na początku do wyboru, do pewnej modyfikacji, znaczy do znacznej modyfikacji. Podstawa, twarz, włosy i tak dalej. Można tutaj zmieniać, jeżeli dostatecznie już zmienimy te dwie postaci. Następnie mamy do wyboru genezę ostrza, czyli jakby klasę, jaką chcemy grać. Nie wiem jeszcze, jak to dokładnie będzie później wyglądało. Czy będzie można zmieniać? Myślę, że tak, że będzie można się, że to jest tylko taka początkowa, jakby początkowy wybór, a później w zależności od tego, jaką broń znajdziemy, albo też jak będziemy te statystyki rozwijać, tak będziemy pewnie walczyć. Tak jak zawsze to bywa na początku gry, jest taki chaos i trzeba to wszystko ogarnąć, poznać. Zakładam, że przede mną około 30 godzin gry i zastanawiam się też, w jakiej formie tutaj nagrywać przejście. Z racji tego, że jak zobaczycie na YouTubie, to po prostu każdy to teraz nagrywa, a ja, że lubię te klimaty, no to nie mogło się obyć bez serii. Często zdarza się tak, że trzeba wybrać postać. Znaczy często. Dopiero zacząłem grać, jest pół godziny gry za mną. Ale jest do wyboru postać. Mamy kapliczki, sztandary, w których pewnie będzie taki checkpoint, gdzie odradza nam się zdrowie, ale jednocześnie odradzają się wrogowie. Sztandar ukrytego ostrza. I nie wiem jeszcze dokładnie, jak to wszystko będzie przebiegało. Nie oglądałem żadnych filmików i nie oglądam filmików, a nagrywam tak, żeby później sobie móc do tego wrócić.
Ciekawe są te kury. Graficznie może to nie jest jakieś Final Fantasy, ale tutaj bardziej chodzi o walkę. W tym miejscu do wyboru bronie zalecane, jeżeli chodzi o naszego niszczyciela, to podwójne ostrza. No różne to są bronie i pewnie będę tutaj różne bronie używał w czasie gry i sprawdzał je, ale na razie biorę te dwa ostrza, żeby to sprawdzić. Atak kwadrat, po prostu. Jest atak z takim wyskokiem do przodu i jest ładowany atak. Mamy podwójne ostrze, ale też będzie można wybrać właśnie, tu zresztą w lewym górnym rogu jest, że można wybrać też drugą broń. No i teoretycznie można by sobie tutaj poćwiczyć. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to są tu poziomy trudności. Jest świt, zmierzch i trzeci, ale nie pamiętam jak się nazywał. W każdym razie świt to jest najłatwiejszy, zmierzch ten taki środkowy i jeszcze jest najtrudniejszy. Na tym poziomie najtrudniejszym trzeba przejść jedną z misji, aby odblokować trofeum, które jest potrzebne do platyny. Planuję obecnie na ten moment zrobić platynę, więc być może to będzie więcej niż 30 godzin, ale muszę o tym jeszcze dokładnie poczytać. Być może, że będę nagrywał w ten sposób tutaj te odcinki, że nie tak jeden do jeden, bo tych gameplayów jest bardzo dużo i zapewne będziecie oglądać, albo już oglądacie, bardziej, że niektórzy zaczęli już wczoraj nagrywać, większość zaczęła nagrywać, więc pomyślałem, że może nagram, bo będą może takie bardziej potrzebne dla kogoś, ciekawsze, przydatne filmiki na przykład, bo wiem, że będzie tutaj trzeba zebrać koty, odnaleźć koty i może nagram takie filmiki, gdzie będzie pokazane, gdzie te wszystkie koty znaleźć, albo nie wiem, czy tu będą jakieś buteleczki ulepszające zdrowie, bo czasami tak jest w tych grach, więc zobaczę, czy coś takiego będzie, żeby to były takiego pewnego rodzaju poradniki, bo ogólnie większość jest gameplay, no i jak masz taki gameplay, gdzie masz 30 odcinków po 30 minut, no to znajdź teraz w każdym odcinku kota. Więc myślę, że może bardziej się przydadzą takie odcinki z jakimiś poradami, gdzie co znaleźć. Chociaż widziałem, że na serwisie gry online jest tam wszystko wypisane, no ale jednak to jest tekst i mało kto to czyta. Bardziej ktoś zobaczy taki 3-minutowy odcinek niż na YouTubie, niż będzie tam gdzieś czytał na gry online. Zastanawiam się, czy teraz jeszcze ktoś w ogóle czyta. Czy bardziej tylko filmy właśnie. Jest coś takiego jak kontrabłysk. Trójkąt. I zastanawiam się, czy na dłuższą metę nie będzie to zły przycisk. Muszę sprawdzić, na pewno można zmienić te przyciski, no ale wtedy się wszystko pozmienia. Oni nam tutaj dają rady i nie wiem, to raczej nie będzie wtedy odpowiedź, że trójkąt to jest, znaczy zamiast trójkąta, na przykład jak sobie przypiszę R1, to będzie R1, bo do kontry, do blokowania trójkąt, nie wiem, może już dawno nie grałem w takie gry, ale wydaje mi się, że trójkąt to jest źle, jeżeli chodzi o kontrowanie. Tym bardziej, że on robi jakieś takie straszne, duże zamachy tymi mieczami, jak kontruje. Tu na razie jest, jakby jeszcze nie ma mowy o tym kontrbłysku. To się tak nazywa, kontrbłysk. Jak widzicie, jest też energia ki, która się powtarza w tych grach o samurajach, że jest wykorzystywana. A na razie początek gry i samouczek, czyli te podstawowe rzeczy, co czym robimy. O, tutaj kolejny sztandar. Jeżeli będą w miarę blisko, to myślę, że to nie będzie tak źle. Trzeba się oczywiście nauczyć, tylko że dlaczego dalej te poziomy trudności? No ale tu mamy mistrzyni ostrzy. To jest taka nasza szefowa, która nas tutaj będzie trenować, jeżeli chodzi o walkę. Obecnie jestem na poziomie, ten cały odcinek grałem na poziomie zmierzch, czyli na tym poziomie środkowym, który jest o kontrbłysk. Trzeba wykonać trójkąt. Tu właściwie to wychodzi, ale czasami jak, ale robi takim łukiem
i potem to już jakoś tak, nie wiem, trudno wyczaić. Zawsze w tych grach było, że trudno było to skontrolować. Myślę, że to jest kwestia nauki, no, jakiegoś takiego przyzwyczajenia. Zobaczymy. No tutaj w tym samouczku w miarę to szło. Serię kontrbłysków. W tym odcinku też będzie boss i tam w miarę to szło. Jest też taka opcja, że jeżeli jest nas dwójka, to można się przełączać między jednym a drugim. Z tego, co czytałem, to będzie tutaj taka możliwość, że będziemy mogli zapraszać do różnych wypraw graczy online, ale też takich, taką sztuczną inteligencję, postacie, które spotkamy w grze. I prawdopodobnie wtedy będziemy mogli się też przełączać między jednym a drugim. L1 i krzyżak w górę. I to się przydaje, zobaczycie, na walce z bossem, przydaje się w walce z, właśnie, bo dezorientujesz wroga. Zostawiasz na razie swoją postać, przerzucasz się do drugiej i stoisz nagle mu za plecami i bijesz go po plecach, potem się przerzucasz na drugiego. To jest, myślę, takie ułatwienie, jeżeli chodzi o walkę. Jest też taka sytuacja, kiedy właśnie jak zbijemy to ki wrogów, nie o tym chciałem powiedzieć, bo tutaj to bardziej chodzi o to, że wyprowadzamy kontrę trójkątem, taki finisher, ale chodzi mi o to, że jeżeli stracimy zdrowie, to upadamy, a druga postać może podejść do nas, przytrzymać R1 i nas jakby podnieść i możemy dalej walczyć i w ten sposób. Na razie tego nie testowałem, ale wydaje mi się, o właśnie, w ten sposób podchodzimy do takiego naszego kompana, podnosimy go i on dalej sami walczy. Czy w ten sposób można nieustannie być przy życiu? Nie wiem, zobaczę, jak to wyjdzie w praniu. Zobaczę, czy będę szedł to na tym zmierzchu, bo jeżeli spotkam tutaj jakieś takie trudności, że będę 50 razy się bił z bossem, to zmieniam na ten świt, bo jeżeli gra mi to umożliwia, to tak robię. Bardziej, że no, gdzieś tam Final Fantasy, który tą drugą część bym zagrał, tutaj Dragon's Dogma 2, nie będę szedł dwóch gier na raz. W kwietniu Stellar Blade myślę, że też zagram, więc no po co się tak męczyć, skoro gra tak umożliwia. Gdyby to było, nie wiem, tak jak chyba w Sekiro, nie było poziomu trudności, no to co innego, trzeba brać co jest. Ale tutaj, no i tu już z mistrzynią, przypominam, to jest na poziomie zmierzch, gdyby ktoś się zastanawiał. Jak zobaczycie, że za prosto mi idzie, to prawdopodobnie zmieniłem poziom, ale tak jak mówię, no zapewne już, jeżeli ktoś chce oglądać, to ogląda gdzieś u innych. Ja tutaj się być może skupię na tym, żeby tu bardziej nagrywać jakieś cenne wskazówki, jeżeli chodzi o znalezienie czegoś, bo myślę, że będę się posługiwał poradnikami. No a tutaj kluczowe w tej grze pewnie będzie nauczenie się kontratakowania, nawet nie kontratakowania, tylko kontrowania ataków. W tym przypadku właśnie próbowałem dziewczynom się tego nauczyć, no bo założyłem, że po prostu muszę postaciami te miecze. Widzieliście tam na początku przy wyborze były też włócznie i nie wiem, czy tu włócznia nie będzie bardziej przydatna na odległość, albo chociażby, żeby to była jako druga broń włócznia, czyli taka dystansowa, pewnie znajdą się przeciwnicy. Zastanawiam się też, jacy będą bossowie, czy to będą sami ludzie, czy to będą jakieś stwory. Różnie to w tych grach bywa, ale tą grę, jak tylko zobaczyłem na chyba na EA, chciałbym powiedzieć, na targach Games, nie pamiętam już na jakich. W każdym razie to stwierdziłem, że na pewno w nią zagram i tak już ją kupiłem przed premierą, żeby właśnie dzisiaj, kiedy ma premierę, zagrać. Chociaż tak jak mówiłem, youtuberzy ci tacy znani mają te gry już zapewne od wydawców, dostali wcześniej, żeby te gry promować. No i zatrzęsienie filmów na YouTube. Także ja oczywiście, o i znowu, mogę tam tego chłopka podnieść, ale w tym momencie, chłopka, naszego bohatera, chociaż on właściwie nie ma jakiegoś specjalnego imienia, ale jak mogłem go podnieść, tylko że akurat to był ostatni cios naszej mistrzyni ostrzy.
アメリカの黒船が横浜沖に怒りを下ろしている。その黒船に忍び込み、船長のペルリが持つ密書を盗み出すのだ。そして隙あらばペルリなるものを殺せ。良いな。刀があるじに問うか。まあよかろう。密書にはバクフとアメリカの密約が記されている。 徳川を討つための大義名分となろう。我らはいつか来たるべき黒須藩と徳川めの戦のために存在する。これは判明、失敗は許されん。黒船へと向かう覚悟は良いか。よし、心して取りかかれ。さあ、行け。 Znowu decyzja, czyli wybór postaci, którą będziemy, tylko że właściwie możemy się przełączyć, więc nie wiem czemu to ma służyć na ten moment. Tam zapomniałem o tym, że mam jeszcze do rozpalenia, znaczy do rozpalenia, do użycia, chociaż chyba nie musiałem w tym momencie, bo widzę, że on już płonie. A użycie go powoduje, że jakby on wykrzesa iskrę i go zapala. To jest takie pierwsze użycie. Chciałem też powiedzieć, że pewnie wiele osób będzie się zastanawiało, czy wybrać język angielski, czy wybrać język japoński. I ja stwierdziłem, a dobra, bo większość widziałem gra po angielsku z napisami polskimi, a stwierdziłem, że zagram po japońsku z napisami polskimi oczywiście. Tak, żeby było klimatycznie. No tutaj podpływamy, to jest taka pierwsza misja. Za każdą misję widzę, że można dostać jakieś nagrody. Więc zobaczę, jak to wszystko będzie szło. Nie wiem, czy tutaj też są jakieś tytuły do zdobycia. No, tak jak mówię, to jest pierwsze koty za płoty i zobaczymy, jak to będzie szło. Cały czas samouczek. Myślę, że to jest taki wstęp do gry, chociaż tytuł już się pojawił. Czasami w rodzaju wrogów są też tacy właśnie, że są też przywódcy, którzy, jeżeli ich pokonamy tutaj, to już po odrodzeniu nie będą się, już tu się nie pojawią, tylko ten mały poboczny tam. No a tu pamiętajcie, że gram na tym zmierzchu. To nie jest żaden wyczyn oczywiście, ale próbowałem, przyznam szczerze, próbowałem grać na poziomie świt i było tutaj prosto, bardzo prosto. Bez żadnych tam stresów, patrzcie, mam teraz zdrowia, więc tutaj już trzeba użyć to się jakoś nazywa, to nie jest tyleczka, tylko takie jakieś płatki zdrowia. To już musiałem użyć, zresztą ten dojrze pad to jeszcze powstał i zapominam, bo w tym przypadku przydałoby się właśnie przełączyć, ale to dopiero przy bossie się przypomniałem sobie, że jest taka możliwość. No a ten no, jest tutaj już takim bardziej wymagającym przeciwnikiem, tym bardziej, że właśnie oberwałem. No i póki do niego nie podejdę, to mogę go, on zresztą później to właśnie sam się podnosi. Ale nie wiem, czy tutaj można postać pokonać całkowicie. Chyba we dwójkę musiałbym paść. No ale to wyjdzie w praniu, to mówię, to jest dopiero początek. Ja tutaj wszystkiego będę się uczył, poznawał. O właśnie, w ten sposób krzesa rozpala i to jest dopiero aktywne. Stąd będę zaczynał, jeżeli gdzieś tam coś tam mi się nie uda. Jest też opcja oczywiście skradania.
Zakradamy się, trójkąt, cyk, atak z cichacza i skrytobójczy, atak skrytobójczy, już tak, skrytobójczy. No i często myślę, że będę używał tych ataków takich z zaskoczenia, żeby tu specjalnie nie wdawać się w walkę, tylko jeżeli można. No i jest to tak zrobione dość prosto i łatwo w tym przypadku, że on tam siedzi tyłem i coś w sumie nie ma większej komplikacji. Zachodzisz, naciskasz trójkąt, atakujesz. Gorzej jak na przykład ktoś patroluje, to wtedy trzeba odpowiedni moment znaleźć. No zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, jakie będę miał bronie po lewej, standardowo jak w Nio, takie kwadraciki, które, w których będą przedmioty takiego szybkiego użycia krzyżakiem. Aha, no i jest jeszcze jedna opcja, która, no nie wiem, tak nie do końca mi przypada chyba na ten moment, na samym początku, że tu są pistolety. Że oprócz tego, że mamy miecz, katanę, to będziemy mieć właśnie karabin. To odbicie tego pocisku, nie wiem, na ten moment dla mnie jakieś niewykonalne, bo wyczaić, kiedy ten pocisk leci, w którym momencie masz nacisnąć trójkąt, tym bardziej, że on robi ten taki łuk, to tak próbowałem, że aż do chłopa podszedłem, bo przy każdej próbie posuwałem się do przodu, potem stwierdziłem, a dobra, rozwalę go po prostu, a nie będę kombinował z jakimś odbijaniem. No bo tak jak pisali, jeżeli odbijesz w odpowiednim momencie, to twoja broń się podpala. No i oczywiście, jak to zawsze bywa, ogień, no to jest power, nie? To masz moc, broń i w ogóle. Ale zdobywamy karabin. Czyli mogę teraz strzelać z karabinu. No, dobra, zobaczymy. Zastanawiam się, czy na przykład karabiny to będą mieć jakieś swoje zasięgi, czy będzie jakiś karabin maszynowy, czy będzie, czym te karabiny się będą różnić właśnie. Pewnie siłą, czyli obrażeniami, jakie będą zadawać. Czy będą kilkustrzałowe, jednostrzałowe, wielostrzałowe, ile tych strzałów będzie można oddać. Nie wiem, no... Być może to jakby powszechna broń była w tamtych czasach i każdy miał, ale no to takie pewne urozmaicenie chyba. Tylko mówię szczerze, to bym wolał chodzić po prostu z samą kataną, mieczem i tymi różnymi brońmi. Ale no jest jak jest. Nie narzekam, tylko po prostu taki jest. Tak jakoś. Jest taka opcja, że mamy linkę, którą możemy przyciągnąć wroga i przyciągnąć właśnie beczki. Trzymając R2, przyciągamy beczkę i trzymając dalej, puszczając R2, rzucamy beczką w naszych tych wrogów. Ciekawostka, ja to potem właśnie w ten sposób. Ja to wykorzystywałem potem też przy bosie, więc myślę, że to jest jakaś ciekawość. No i tak w sumie, no nie jest tragicznie, bo jak przypomnę Dark Souls 3, pierwsza moja przygoda w ogóle z Soulsami, i już na samym łóżku tamte, pamiętacie jak się zaczyna, to tam już pokonali na początku, więc tu na razie sobie radzę, tym bardziej, że to jest kolejny przywódca, czyli taki silniejszy przeciwnik, chociaż moje zdrowie no, wisi na włosku i cały czas jest na dwójka, więc zawsze mogę się przełączyć na drugą dziewczynę i problemów większych nie ma. Tylko tak jak mówię, te bloki jeszcze no, muszę przećwiczyć, bo jak na razie to jest trochę takie... no muszę wyczuć. To jak przy każdym przeciwniku. Trzeba po prostu wyczuć odpowiedni moment, w którym momencie wcisnąć ten trójkąt. No i ten trójkąt tak trochę na razie mi nie leży. No ale zobaczymy, bo to jest pierwsze pół godziny, a jak mam tu spędzić 30 godzin, to potem już będzie całkiem inna bajka. Więc na razie poświęcam czas tej grze, tak, żeby ją ukończyć. Zobaczymy, jak to pójdzie z tą platyną, bo z tego, co wiem, to jest kwestia wyborów. Więc na pewno trzeba mieć dwa przejścia. Tylko muszę się zorientować, w którym momencie najlepiej zapisać stan, albo w którym momencie jest decydujący. Tam z tego, co czytałem, to jest sytuacja, kiedy wybieramy pomiędzy dwoma sprzymierzeńcami chyba. Jak wybierzemy jednego, to mamy inne zakończenie, jak drugiego, to mamy inne. O, i tu zdobywamy broń i fajnie, że
W skrzyniach są bronie, zapewne, chociaż nie wiem, czy będą stroje. Bo strojów nie widziałem, jeżeli chodzi o ekwipunek. Czyżby nie było? Widziałem. Ale bronie są, zmieniają wygląd, jeżeli ją tutaj używamy i też mają inne statystyki, więc może być ciekawie. No, nie ma tutaj. Czy jest? Nie, no jest, sorry. Jest broń dodatkowa i pancerz. No i dobrze. Więc będzie można zmieniać stroje. Ciekawe, czy to będzie tak jak w Nioh, czy to będzie... Tam patrzcie, jest 10 z 2000. Co? Dobrze, ja widziałem 10 z 2000. Także, no pokazuję też... Tak na początku, w pierwszym filmie, jak tutaj to w środku wygląda. Style walki, no... Na początku to wszystko zawsze przeraża. I myślisz sobie, ludzie, tyle tutaj tego. Nie może być po prostu x i kwadrat. Tylko musisz L1 trójkąt, L1 kwadrat, L1 z wyskoku, jak w Tekenie. Takie kombo... dużo rzeczy do czytania, do sprawdzania. No ale jak widzicie, jest też to po polsku. Co prawda mówią po japońsku, ale napisy są po polsku. Więc chwała im za to. No i te takie łuki, no ładnie to wygląda, ale jak na razie słabo mi to idzie. No i zmierzam do kajuty. Nie wiem, czy tutaj właśnie na górze też się zastanawiałem, jest znajdź kajutę Komodora. Czy tu nie powinno być Komandora, no bo ogólnie w marynarce wiem, że jest Komandor. A tu jest Komodora. Chyba tak ma być, bo być może gdzieś w Japonii, albo chociaż nie, bo to przybyli jacyś najeźdźcy tutaj. To jest rok 1853, jeżeli pamiętam dobrze. Kiedy tutaj był jakiś najazd, przypłynęły czarne statki. O, tutaj stwierdziłem, a dobra, podejdę jeszcze do tego sztandaru. Też to było jakoś tak dziwnie, że musiałem się jakoś przesunąć, żeby to zareagowało. Zawsze też mówiłem, że i mówię nadal, że gra na premierę jest obarczona dużym ryzykiem, że coś tu nie zagra, nie? O, jak widzicie, nie ma teraz przywódcy. Oni wszyscy są od nowa, ale nie ma przywódcy. I też nie łapię tej skrzyni tak do końca i od razu. Więc wracając do gry na premierę, obarczone to jest ryzykiem, że będę miał... Gra też jest takie rozczłonkowanie postaci, znaczy wroga, jeżeli tak ustawimy, bo można to zmienić w ustawieniach, żeby tego nie było. Jest dość sporo tam takich... ustawień, które pomagają, że na przykład jak kucnie, to masz albo przyciśnij, albo przytrzymaj to kucanie. A tu stwierdziłem, sprawdzę jak ten karabin działa. I całkiem sprawnie, dwa strzały i po gościu. Przypominam na poziomie zmierzch. Ciekawe jakby to było na poziomie świt. Coś czuję, że nie dotrwam do końca na poziomie zmierzch. No bo zawsze z tyłu głowy mi to jest takie przekleństwo. Z tyłu głowy gdzieś to mam, że jest ta możliwość, nie? I póki idzie, to idzie. A tutaj za szybko podszedłem do gościa i mnie... się zorientował, że jestem za. No a tutaj już mamy tą kajutę Komodora i oczywiście rozkrzesam, żeby podpalić sztandar, stąd będziemy już zaczynać, jeżeli bym zginął. A tu jeszcze za rogiem, okazuje się, mamy pana, który coś tam skrobie, niestety jest skazany na śmierć. No a w skrzyni skarby. Być może będzie tak, że na przykład w małych skrzyniach mamy tylko materiały, to jest pigułka uzdrawiająca i eliksir leczący, czyli jak mówiłem, nie płatki, tylko pigułki uzdrawiające. Tutaj jest wejście na górny pokład i tam w sumie tam byli chyba coś przeciwnicy, ale tam już nic raczej nie ma do zdobycia. No a tu jest
Takajuta Komodora. Zastanawiam się w tych skrzyniach, czym w małej będą surowce, a w dużych będą na przykład zbroje i miecze. No to się okaże. No a tu wchodzimy i prawdopodobnie będzie boss. Będzie boss. No i właśnie duża skrzynia. Uwaga. Duża skrzynia i mamy szable z czarnego srebra. Więc jednak, znaczy jak na razie, to się potwierdza. Zapewne będę wachlował tymi brońmi tutaj, sprawdzał różne, testował. Pewnie będzie jakiś kowal, rozwijanie tego wszystkiego. Więc przede mną dużo trzeba będzie się rzeczy nauczyć. A teraz póki co, na zakończenie odcinka, walka z Komodorem. Standardowo czerwone ataki, których nie można blokować, albo trzeba uniknąć ich, albo nie, idealnie właściwie zblokować. Zauważyłem też, że są skrzynie, więc jak tylko mogłem, to korzystałem z tych skrzyni. No i w tej walce też, to jest pierwsze podejście, zmierzch, poziom zmierzch. To nie mówię po to, że to jest wow, tylko tak, żeby mieć porównanie, jakby ktoś, nie wiem, grał na trudniejszym, jaka jest różnica, albo jakby ktoś grał na łatwiejszym, jaka jest różnica. Bo zapewne to zadaje większe obrażenia i też my zadajemy mu mniejsze obrażenia w zależności od poziomu. I tak jak mówię, będę starał się zdobyć trofeum, zdobyć platynę i jakieś takie trudniejsze rzeczy, które trzeba zdobyć do platyny, trofea, to myślę, że zamieszczę takie filmiki, instruktaże, gdyby ktoś kiedyś potrzebował, na przykład chociażby te koty, które są do znalezienia, ale to jeszcze sprawdzę sobie dokładnie, jakie są trofea do zdobycia. I tutaj też, tak jak mówiłem, w walce z tym bossem korzystałem z tego, tej zmiany postaci. No właśnie, on tam atakuje moją dziewczynę, a ja w tym czasie z tyłu podchodzę. Atak, finisher, więc ale spoko to szło. Zostałam już bardzo mało zdrowia, zresztą jeden z moich postaci też. Więc przełączyłem się na dziewczynę, no i pan tutaj poszedł nieźle z atakiem, a ja próbowałem cały czas niby blokować. Że moja dziewczyna też już prawie straciła zdrowie, no i pewnie gdyby ona teraz zginęła i potem ja, no to po grze, no bo już nie ma opcji innej, więc można powiedzieć, że miałem dużego farta w tej walce, że udało się, że zwyciężyłem, bo no, tam za dużo też nie korzystałem z tych pigułek uzdrawiających. No i standardowo, jak to bywa w takich grach, mamy nie tyle drugiego bossa, co bossa, z którym prawdopodobnie wygrać nie można. Ale najlepsi twardziele zapewne i jego pokonają. I tu myślę, że główna decyzja też na początku gry, którą z tych dwóch postaci wybieramy.
i którą będziemy później grać. To chyba nie jest moment, kiedy to zależy, które, jakie będzie zakończenie, ale to wszystko jeszcze muszę sprawdzić. Czy to był dobry wybór, czy zły, bo teraz ta nasza koleżanka, którą tak wybieraliśmy, umiera. I właściwie no nie wiem po co na początku tak się tam do tego wszystkiego... Aha, chyba po to, żeby wybrać, na przykład bym chciał wybrać ją, a nie jego. Ale jego też można było zmieniać, więc nie rozumiem za bardzo tego zabiegu. Może to wyjdzie później jakoś w praniu, może ona, nie wiem. No nie, zobaczymy. No i to tyle w tym odcinku i słyszymy się oczywiście w kolejnych, krótszych, dłuższych, ale na pewno z tej serii. 30 godzin co najmniej przede mną. Platyna przede mną.